this day Armageddon, the end of all things. Pan Pawłowski ma do mnie prośbę. Prośbę, której nigdy bym się nie spodziewał. Od 3 długich lat ciężko pracowałem, aby dostać się na szczyt DDW. I w końcu mam okazję zostać mistrzem. To jest jak sen. Nierealne stało się rzeczywistością. Od dziecka miałem tylko jeden cel, jedno marzenie. Zostać mistrzem. I chociaż nigdy nie wątpiłem w swoje umiejętności, nie spodziewałem się, że nastąpi to aż tak szybko. I w dodatku w moim kraju. Bycie mistrzem DDW oznacza pieniądze. Bycie mistrzem DDW oznacza piękne kobiety. Ale co najważniejsze, bycie mistrzem DDW oznacza szacunek w świecie pro-wrestlingu. A czego oczekuje ode mnie pan Pawłowski? Mam zniszczyć legenda i tak po prostu oddać pas? Pas, który należy się mnie! Pytanie brzmi, czy jak już zdobędę pas, oddam go panu Pawłowskiemu? I czy mogę zaufać Omenowi, jako mojemu partnerowi w Twardogórze? Poczekamy. Zobaczymy. Hej, witajcie! Oto ja, Jędryś Wołecka. Jestem szczęśliwy jak nigdy. A to z takiego powodu, że już 14 stycznia 2012 roku przyjdzie kolejna gala DDW. I to gdzie? W Twardogórze. Czy może być lepsze miejsce dla Górola? I teraz kwestia tego, z kim będę walczył. Chodzą pogłoski, że mam się zmierzyć jeszcze raz z Kevinem Williamsem. Nie ma problemu, jednak tym razem będzie to troszeczkę inna walka, ponieważ mam znaleźć sobie partnera. Na myśl nasuwa mi się tylko jedna osoba. Don Roid, to do ciebie kieruję te słowa. Pamiętasz, jeszcze nie tak dawno pojechaliśmy do Szkocji. I co zrobiliśmy? Pokonaliśmy ich w pień. Dlatego zwracam się do ciebie z prośbą. Proszę, pomóż mi tym razem. No hej!